Jestem w Poznaniu na konferencji popularyzującej zestawy narzędzi edukacyjnych. Jednym z bardzo ważnych projektów realizowanych przez ORE, jednym z 7 projektów, które chcemy, by zmieniały polską edukację, bo czasy, w których przyszło nam żyć, są bardzo dynamiczne. Mamy jednak niby taką samą, ale inną młodzież w naszych szkołach. Mamy też innych nauczycieli. I to, co w ORE próbujemy wypracować, to jest odpowiedź na te właśnie potrzeby. Rozmawiamy tutaj również o zmianach, które w edukacji się dokonują, o nowych pomysłach na programy nauczania. Odbędą się świetne panele dyskusyjne. Mam przeświadczenie, że spotkałem pasjonatów edukacji, ludzi, którzy przeżywają to, co robią. I dla mnie to jest wspaniały czas, kilku godzin bycia z nimi. Traktuję to jako pewien komfort na nowo doświadczenia szkoły, takiej żywej szkoły, w której miałem szczęście kilka lat temu pracować. No na pewno przed wyzwaniem każdego nauczyciela stoi teraz właśnie ta edukacja włączająca. No i przede wszystkim to spotkanie, które tutaj jesteśmy, to po to, aby poznać trochę tych narzędzi edukacyjnych. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowolone. Spotkanie jest bardzo owocne. Narzędzia, które tutaj panie oferują nam, są dostępne na platformie ZPE. Cieszymy się, że będziemy mogły to pilotażowo już sobie wdrażać w swoich placówkach, by potem można było na swoich szkoleniach z innymi nauczycielami po prostu przedstawiać dalej. Przede wszystkim jest to wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, ze specjalistami, z naszymi tak naprawdę coachami całego projektu. Każdy z nas chce zmienić coś w swojej pracy. Wykorzystując narzędzia, zajęcia będą bardziej atrakcyjne, a jednocześnie będziemy potrafili naszym dzieciakom pokazać to krytyczne podejście do wykorzystania narzędzi cyfrowych. Z tego, co rozmawiam z uczestnikami, wszyscy są bardzo zadowoleni. Konferencja bardzo dobrze zorganizowana, wysoka jakość merytoryczna, ale również wysoka jakość organizacyjna. Dzisiejsze zajęcia bardzo owocne były, ponieważ dostaliśmy pakiet konkretnych rozwiązań. Dla nauczycieli jest to bardzo ważne, żeby nie trzeba było dużo szukać. Jesteśmy trochę obciążeni papierologią w pracy, w związku z czym mamy mniej czasu. Pani prowadząca zajęcia dla grupy przyrodniczej rzeczywiście dała nam mnóstwo narzędzi, wskazała, gdzie szukać do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela, w dydaktyce i w pracy wychowawcy. Szkolenie w dniu dzisiejszym i nie tylko wczorajszym i w ogóle cała obudowa, przede wszystkim merytoryczna i warsztatowa, była wspaniała, także rewelacyjne spotkanie.